Masowo uśmiercał bezdomne zwierzęta, został prawomocnie skazany i dalej przyjmuje w przychodni. O sprawie weterynarza z Obornik Śląskich mówiliśmy w Faktach w 2011 roku, kiedy oskarżono go o zabicie nawet setki psów. Teraz zapadł prawomocny wyrok. Rok w zawieszeniu na 3 lata. A Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna chce jak najszybciej odebrać weterynarzowi prawo do wykonywania zawodu. Anna Piskorowska. Zamiast usypiać zwierzęta środkami farmakologicznymi, okrutnie je bił i kopał, żeby zabić. Wyrok w zawieszeniu. Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od nas dowiedzieli się o postanowieniu sądu. W trybie pilnym chcą odebrać skazanemu weterynarzowi Stefanowi G. prawo do wykonywania zawodu. Wygląda ta sprawa bardzo groźnie, to znaczy ten człowiek sprawia zagrożenie dla zwierząt i nie powinien pełnić swoich czynności lekarsko-weterynaryjnych. Skazany prawomocnym wyrokiem weterynarz czuje się bezkarny. Stefan G. nadal prowadzi swoją przychodnię weterynaryjną i hotel dla psów. Co więcej, w dalszym ciągu ma też podpisaną umowę z 7 gminami, między innymi Miękinią i Kamieńcem Ząbkowickim, z których wynika, że ma sprawować ochronę nad bezdomnymi zwierzętami. Stefan G. przyjmował dziś w swoim gabinecie. Zamiast rozmowy była agresja. Witam, Telewizja Polska. Proszę mi opuścić. Niskim wyrokiem oburzona jest pani Beata Witowska z Malczyc. Do prowadzonego przez Stefana G. hotelu dla zwierząt kobieta oddała 2 psy. Ten wyrok to po prostu jest sprawa żenująca. Po 2 tygodniach zwierzęta zniknęły. Gdy pani Beata powiadomiła o wszystkim policję, okazało się, że psy zostały zabite. Uważa pani, że jeśli on się znęca nad zwierzętami, to człowiekowi takiego czegoś nie zrobi? W sumie Stefanowi G. przedstawiono 11 zarzutów znęcania się nad zwierzętami. Fundacja Help Animals, która pomogła nagłośnić sprawę, zapowiada, że do czasu odebrania skazanemu weterynarzowi prawa do wykonywania zawodu będzie dokładnie przyglądać się jego działalności. Niby jest ukarany, natomiast samopoczucie i to, co robi, świadczy o tym, że jest bezkarny. Faktycznie również jest bezkarny, ponieważ wyrok w zawieszeniu jest tylko wyrokiem w zawieszeniu. Procedura odebrania prawa do wykonywania zawodu Stefanowi G. może potrwać kilka miesięcy. Oborniki Śląskie, Anna Piskorowska.